Miniony rok akademicki na naszej uczelni rozpoczął się uroczystym przemarszem, któremu rytm nadała orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Orszak ruszył sznurem za mundurem z ratusza, gdzie chwilę wcześniej została podpisana umowa między Politechniką a Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. Po immatrykulacji, przemówieniach i wręczeniu medali Politechniki Opolskiej nie było komendy spoczni. Dopiero zaczęliśmy intensywny rok. 8 października Opolszczyzna, której pejzaż tradycyjnie związany jest z przemysłem cementowym, zyskała nowego doktora honoris causa. Światowej sławy autorytet w dziedzinie chemii cementu, profesora Wiesława Kurdowskiego. W najnowocześniejszym kompleksie sportowym regionu, najaktywniejszy wydział uczelni, oferując najpopularniejsze kierunki studiów, świętował jubileusz 20-lecia. Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, z którego wywodzi się co czwarty absolwent Politechniki Opolskiej, każdy życzył wszystkiego zawsze naj. Z kolei w centrum miasta powstało w grudniu Centrum Nauka Biznes, czyli miejsce, gdzie mogą się spotkać innowacyjni przedsiębiorcy i przedsiębiorczy naukowcy. W centrum zainteresowania Cenabizu jest tworzenie relacji między przemysłem a nauką. Gruntowne remonty przeszedł dom studenta Zygzak oraz budynki w drugim kampusie, które stały się nową siedzibą Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Zrealizowana w rekordowym tempie i warta 30 milionów złotych inwestycja winduje jednostkę na europejski poziom, a w jednych z najnowocześniejszych w kraju laboratoriach prowadzi się kształcenie w kluczowych dla polskiej gospodarki kierunkach. W nowy rok kalendarzowy weszliśmy z pomysłem na nowy, 7 wydział. Dzięki współpracy rektora profesora Marka Tukiendorfa oraz prezydent Kędzierzyna Koźla pani Sabiny Nowosielskiej, studenci już od tego roku uczą się przemysłu w zagłębiu przemysłowym regionu. Do pracy wystarczy im praca dyplomowa, w obronie której pomaga studentom urocza Goldenka Figa. Ostatni rocznik absolwentów przekonał się, że nic tak nie rozładowuje stresu przed ostatnim egzaminem na studiach jak dogoterapia. Zgodnie ze starą chińską tradycją i nieco młodszą opolską, pod koniec stycznia powitaliśmy nowy chiński rok, obchodzony tym razem pod znakiem małpy. Najważniejsze święto państwa środka uświetnili artyści, którzy przyjechali na zaproszenie Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskiej. W ślad za nimi do Opola przybyli ambasadorzy idei odnowienia jedwabnego szlaku prowadzącego z Chin do Europy, aby dyskutować o ekonomicznych, naukowych i społecznych aspektach projektu podczas międzynarodowej konferencji One Belt, One Road. Politechnika Opolska była również współorganizatorem pierwszej polsko-niemieckiej konferencji Bridge z udziałem premiera Jarosława Gowina, przewodniczącego Izby Wyższej Niemieckiego Parlamentu Stanisława Tillicha, władz Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Saksonii oraz kilkudziesięciu naukowców i biznesmenów z obu krajów. Odtąd, choć dzieli nas Odra, to łączy wielka współpraca. W minionym roku akademickim odbyło się też wiele konferencji naukowych, w tym Ogólnopolska Konferencja Mózg-Komputer, jedna z nielicznych w kraju poruszająca temat neuroinformatyki oraz połączona z Olimpiadą specjalną konferencja dotycząca problemów osób z niepełnosprawnością, która zgromadziła 800 uczestników. Rok 2016 był też na polskich uczelniach rokiem wyborczym. Na początku marca przewagą ponad 90% głosów urzędujący rektor Politechniki Opolskiej profesor Marek Tukiendorf uzyskał mandat na kierowanie uczelnią przez kolejne 4 lata. Wesprze go w tym nowy senat i dziekani, a także 4 prorektorzy, profesorowie Tadeusz Łagoda, Marian Łukaniszyn, Krystyna Macek-Kamińska oraz Krzysztof Malik. Przede wszystkim jednak rok 2016 to rok jubileuszu 50-lecia naszej uczelni. Pół wieku temu w maju punkt konsultacyjny Politechniki Śląskiej przekształcił się w Wyższą Szkołę Inżynierską. Obchody jubileuszu, któremu przyświeca hasło pół stulecia pełny sukces, rozpoczęły uroczyste promocje doktorskie i rodzinny piknik. Od 50 lat młodzi inżynierowie z Opola nie tylko zdobywają wiedzę, ale i bawią się na piastonaliach, bo odkąd pojawili się nad Odrą studenci, odtąd trwa studencka zabawa. Czerwiec upłynął tradycyjnie pod znakiem festiwali. Tłumy Opolan wzięły udział w 14. Opolskim Festiwalu Nauki i 3. Opolskim Festiwalu Robotów. W Opolskim Amfiteatrze odbył się także Festiwal Piosenki, podczas którego przy akompaniamencie Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej odsłonięto kolejne gwiazdy w Opolskiej Alei Gwiazd. Nasza uczelnia na pamiątkę swojego jubileuszu ufundowała gwiazdę grupy Various Monks.
Wraz z uczelnią swoje jubileusze świętował także Wydział Mechaniczny, z którego wywodzi się pierwszy student, pierwszy absolwent i pierwszy profesor, wychowany k uczelni, a także nieco młodszy, 10-letni Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, z którego wywodzą się nasi najaktywniejsi studenci. W czerwcu podsumowaliśmy prowadzony wspólnie z miastem projekt klas patronackich. Wraz z końcem roku akademickiego zakończyły się też problemy komunikacyjne w okolicach coraz ludniejszego drugiego kampusu, gdzie również dzięki ratuszowi powstało RONDO. RONDO Politechniki Opolskiej. Kto nie chce kręcić się w kółko, niech zjedzie na Politechnikę. Zapraszamy. Politechnika Opolska.